tvpodkarpacie.pl. 1 września 2018 roku piłkarze GOEKO Wiki Ekobolu Stali Sanok podejmowali Sokoła Kolbuszowa Dolna w meczu 6 kolejki 4 Ligi Podkarpackiej. Zapraszamy do obejrzenia bramek, najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Yeah!
reżysera podwyższa Sebastian Sobola. My wcześniej mieliśmy trudnych rywali, dlatego myślę, że nie punktowaliśmy tak w pełnym wymiarze. Też zespół potrzebuje czasu, żeby się dotrzeć. Ci chłopcy wprawdzie znają się ze sobą, grali wcześniej razem, no ale ostatni czas byli w innych zespołach. Z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej, a takie spotkania jak dzisiaj, takie zakończone takimi wynikami, czy jak wygrany mecz derbowy, na pewno budują ten zespół. Bolesna porażka, bo boli porażka, ale porażki mają uczyć, tym bardziej stal doświadczony zespół, bardzo doświadczony, ciekawą piłkę grający, wykorzystał nasze słabości i przegraliśmy ten mecz. Choć nie do końca to musiało tak wyglądać. Myślę, że ta pierwsza bramka zaważyła na tym, że ten mecz tak wyglądał. Musieliśmy się z biegiem czasu odkrywać, tych sytuacji Sanok miał coraz więcej. Na pewno wyciągniemy wnioski, uczymy się tej ligi, jesteśmy nowicjuszem. Jest dużo ludzi debiutujących u mnie w zespole, więc ciężko tak do końca od nich wymagać takiego grania jak tutaj chłopaki w Sanoku, gdzie widać, że jednak połączenie z Pisarowcami naprawdę tworzą silny zespół i myślę, że jeszcze z biegiem kolejek oni będą wygrywać następny mecz, ale patrząc tu na moją perspektywę, naszym celem jest środek tabeli. No, będziemy starać się utrzymać w środku tabeli, grać sobie i uczyć się tej ligi. Stworzyliśmy dużo więcej sytuacji stuprocentowych, wynik mógł być wyższy, ale my cieszymy się z małych rzeczy. Nie straciliśmy bramki, wygraliśmy w okazały sposób, po dobrej grze, to cieszy. 15 minut do straty bramki były szachy, wyglądało to ciekawie, obiecująco. Mieliśmy tam przy odrobinie szczęścia też jakąś sytuację. No, stały fragment gry zaważył gapiostwo moich obrońców, defensorów, gdzie zawodnik Sanoka na piątym metrze strzela bramkę z głowy. No i tutaj troszkę zaczęliśmy podejmować ryzyko, bo to nie ma znaczenia dla mnie, czy ja przegram tu 1-0, czy 3, i tak punktów nie mam, więc zaczęliśmy się otwierać. Sanok to skrupulatnie wykorzystał, co gratuluję Stali za mądrą, konsekwentną grę. Ale tak jak myślę, my na pewno wyciągniemy wnioski z tego, jest to porażka boląca i będziemy dobra lekcja dla nas. Do tej pory mamy najmniej bramek straconych w lidze. Myślę, że ta liga, rozgrywki wymagają właśnie solidnej gry defensywnej. Cieszę się, że taką prezentujemy. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w dalszym ciągu. TV Podkarpacie.pl